Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Z uśmiechem witam Państwa po raz kolejny, zapraszając do podziwiania cudu natury, jakim jest Raja Ampat, na samym krańcu świata, bo to, proszę Państwa, 24 godziny lotu z Europy w ten rejon świata. Ale to piękno przyrody nie jesteśmy w stanie naraz oddać Państwu obrazem, ponieważ to nie tylko podwodny świat, gdzie 75% światowego bogactwa ichtiofauny, raf koralowych, zgrupowane jest właśnie w tym miejscu. Natomiast na okolicznych wyspach powulkanicznych sukcesja zaczyna dawać znać o sobie. Bogactwo przede wszystkim gadów, a nade wszystko ptaków zadziwia. Między innymi możemy spotkać tutaj rajskie ptaki, tukany, dzioborożce, nie mówiąc o wielu innych bardzo interesujących gatunkach. Mówię o tym w tej chwili dlatego, że to jest rozpoznanie. Kolejna wyprawa pozwoli nam pokazać Państwu piękno lasu. Tym razem skoncentrujemy się tylko na podwodnym pięknie kolorystyki tego morza. Tutaj mamy przedsmak tego, co na Raja Ampat możemy obserwować. Za chwilę wsiądziemy do łodzi, która nas zawiezie na najbliższą wyspę i tam dopiero odkryjemy piękno podwodnego świata. Indonezja to wyspiarski kraj. 600 wysp, z których część zupełnie niezaludniona. W tej chwili znajdujemy się w prowincji Papua. Tu także trudno określić, ile tych wysp, czy nawet wysepek, liczy sobie ten okrąg, dlatego że co kawałek pojawiają się wypiętrzenia. Oczywiście powulkaniczne, ale już sukcesja ekologiczna dała znać o sobie. Co chwilę też przelatują z jednej wysepki na drugą ptaki, bo dwa światy, z jednej strony ichtiofauna, a z drugiej awiofauna, jest najbardziej bogata na świecie. Jeżeli mówimy, że 75% podwodnego świata ryb, tych najbardziej kolorowych, związanych z rafami koralowymi, żyje tutaj, to coś musi mówić. Oczywiście z całego świata zjeżdżają nie tylko specjaliści od poznawania morza, ale także zwykli turyści. Oczywiście wzmiankuję tylko o tym, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie z tą bogatą przyrodą Indonezji. Za chwilę zanurzymy się w wodę, by poznać piękno podwodnej kolorystyki. Natomiast następna wyprawa będzie poświęcona penetrowaniu lasów tropikalnych.
znajdujemy się na szczycie wulkanicznej wysepki Naradża Ampat. Skwar zenitalnego słońca daje się we znaki, ale nic to, proszę Państwa, bo możemy podziwiać, jak sukcesja daje sobie radę w tak ekstremalnych warunkach. Dlaczego? Na takim wzniesieniu, które może sobie liczyć, no powiedzmy sobie 5 do 10 tysięcy lat, pojawiła się roślinność. Tajemnica tkwi w tym, że nieopodal jest ląd stały, a więc papuła. Stamtąd ptaki przylatując przenoszą w swoich żołądkach resztki pożywienia, a więc skonsumowały tak zwaną osnówkę owocową, a nasiona spadają. W pierwszej kolejności po wulkanicznej wyspie spływają związki siarkowe. Odsłania się świat, zresztą zauważalny tutaj w tonacji bieli, to oznacza, że alkaliczne związki zaczynają dominować. I w takich oto warunkach pojawiają się rośliny, które do złudzenia przypominają nam mirt, bo to jest rodzina mirtowatych. Nie odważę się określić jednoznacznie gatunku, ale prawdopodobnie jest to bliski krewny Leptospermum scoparium, czyli tej rośliny, która w Australii i w pobliżu Australii dostarcza swoich kwiatów najwartościowszego na świecie materiału na miód, tak zwany miód manuka. To jest właśnie krewniak Leptospermum scoparium, ale dla mnie zaskoczeniem jest grujecznik japoński. Tutaj zaledwie daje znać o sobie. Liście nie są tak dorodne jak u gatunku, który znalazł żyzną, próchniczą glebę, ale jednak zaczyna wzmagać się z przeciwnościami losu. I to świadczy o bogactwie przyrody. Zwierzęta z jednej strony, działanie sił akurat ziemi, a więc wybuch wulkanów, a w konsekwencji nasiona roślin opanowują tą przestrzeń, a my możemy to tylko podziwiać. W tym razem na fragmencie tego lądu, gdzie jeszcze ptactwo się nie zadomowiło, bo na sąsiednim wyspie, na sąsiednich wyspach znacznie większych i wcześniej opanowanych przez nie tylko rośliny, ale przede wszystkim zwierzęta, dopiero w następnej naszej wizycie pokażemy Państwu piękno tego krajobrazu. Od momentu wynurzenia się wyspy wulkanicznej, jej czas funkcjonowania też jest określony. Proszę zwrócić uwagę, co czynią fale morskie. Podmywają, w którymś momencie tworzy się charakter grzyba. Ostatecznie już zagospodarowane przez roślinność górne partie sypują się w dół. I wtedy to na takim podłożu, który przygotował się jakby na lądowanie akurat kokosów, jest doskonała okazja, by te fantastyczne rośliny tutaj wypuściły swoje korzenie. W okolicy widać sporo takich kokosów, tak więc to się dzieje, nie powiem, że z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, właśnie powulkaniczne wyspy zaczynają być nie tylko zagospodarowane przez roślinność przenoszoną w żołądkach ptactwa, ale także wodą. Przez chwilę możemy obserwować kraby mangrowe, tak zwane kiwaki, charakteryzujące się tym, że mają jedne szczypce kilkakrotnie większe od drugiej pary. Proszę zwrócić uwagę, te tak intensywnie różowo czy pomarańczowo wybarwione, to jest większy element służący do zdobywania pokarmu. Czym one się żywią? Oczywiście wszelkiego rodzaju robakami, larwami innych zwierząt, które też bytują w tego typu miękkim podłożu po odpływie wody. Widać, że te dołki są gwarancją bezpieczeństwa. Czy opalają się, tego nie możemy określić, ale być może, że polują na coś, czekając, że jakiś owad przesunie się albo larwa któregoś z owadów wypełznie z podłoża. Kończymy dzisiaj podziwianie podwodnego świata i udajemy się na krótki odpoczynek w przystani Papua Explorers, która czeka przez cały rok na wszystkich chętnych. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu.